Opowiem Wam dzisiaj o odkurzaczu, robocie sprzątającym marki Eufy. Jest to firma, która bezpośrednio pochodzi od Ankera, którego do tej pory znałem przede wszystkim z audio. Tutaj natomiast, uwaga, mamy przed sobą tak wielkie, potężne pudło i w środku jest robot sprzątający, hybrydowy robot sprzątający, który łączy funkcję odkurzania, sprzątania z funkcją mopowania. Chciałbym Wam opowiedzieć o tym odkurzaczu, chciałbym Wam opowiedzieć, co mi się w nim podoba, co mi się nie podoba. Pokażę Wam, jak pracuje i powiem wprost, czy warto zainwestować w niego około 2300-2500 zł, bo to jest model, który tyle kosztuje. I pokażę Wam też, dlaczego on może tyle kosztować. To, co właśnie Wam pokazałem, to stacja ładująca, bazowa do naszego robota. Jest malutka, jest lekka, jest poręczna. Od spodu ma takie naklejki, dzięki którym bardzo wygodnie, szybko przytwierdzimy ją do podłoża. Tutaj ma takie magnetyczne piny, na które nasz robot najedzie. Słyszycie, one pracują, ładnie się uginają, więc bez problemu ten styk tutaj, powierzchnia z tego jest bardzo dobra. Sama stacja jest niezwykle lekka, bardzo poręczna, bardzo łatwo znaleźć dla niej miejsce. I powiem Wam od razu, jeżeli się obawiacie, bo to jest coś, czego sam się obawiałem, że ona będzie gdzieś tam latała, albo odkurzacz będzie miał problem, jeżeli ja przystawię ją bezpośrednio w ścianie, na przykład w kącie, prawda? Że wtedy, gdzie będzie miał mniej miejsca do manewrowania, że ciężko będzie mu trafić po prostu w te piny. I powiem wprost. W praktyce okazało się, że nie ma z tym najmniejszego problemu. Bezproblemowo ta stacja nam robota naładuje, utrzyma go, natomiast samo parowanie jest bardzo proste. Aplikacja do tego urządzenia w zasadzie wymaga naszych kilkunastu sekund i po prostu wszystko tam działa. Jest prosta, zautomatyzowana, możemy pokazywać w niej robotowi powierzchnie, które powinny być sprzątnięte, gdzie nie powinien wchodzić, ustawiać jego moc i takie podstawowe kwestie. W zasadzie, jeżeli nie chcemy poświęcać czasu na naukę, a ja wychodzę z założenia, że większość z nas wyciągnie ten odkurzacz, wyciągnie go gdzieś z opakowania i uzna, że on ma po prostu działać. I powiem Wam wprost, to urządzenie, mimo że jest naprawdę skomplikowane, jeżeli chodzi o budowę, o możliwości, jest to jeden z takich wynalazków, który kryje w sobie naprawdę masę rozwiązań technologicznych i masę rzeczy, które robią wrażenie. Jego działanie jest dosłownie bezinwazyjne i bezbolesne, bo on sobie żyje swoim życiem, wystarczy, że raz poświęcimy mu nieco czasu, żeby sprawdzić, jak on mapuje, co on robi, podejrzymy w aplikacji, czy gdzieś tam do jakichś niedociągnięć nie doszło, po czym on jest w zupełności samodzielny. Ja nie miałem z nim żadnych problemów i opowiem Wam zaraz, jak wykorzystanie tego modelu w praktyce wyglądało przez grubo ponad miesiąc, bo tyle go testowałem. Do zobaczenia za chwilę. To, co przed chwilą Wam pokazałem, to aplikacja do obsługi naszego robota. Jest ona bardzo prosta. Mamy tutaj auto, pokój, strefa, miejsce, moc ssawki, powrót do ładowania, podgląd naszej mapy, to, co robot wygenerował. Możemy tutaj bezpośrednio, to co mi się bardzo podoba, w zasadzie jednym kliknięciem możemy wyznaczyć mu strefę, gdzie ma się natychmiast udać, gdzie ma sprzątać. Możemy bardzo łatwo też za pomocą takiego przytrzymania tutaj na mapie dodać mu po prostu jakieś miejsce, którym ma się zająć w tej chwili albo do którego ma nie wchodzić. Ja mam tutaj edytuj pokój, zarządzaj mapą, strefa zabroniona, zresetuj mapę. To są bardzo proste ustawienia, bardzo łatwo się tym robotem zarządza i tak naprawdę, jeżeli chodzi o aplikację, nie mam tutaj żadnych zastrzeżeń. W zasadzie poza tym, że tutaj pojawiły się takie wyjścia drobne, bo zobaczcie, nawet będzie to widać tutaj, ten odcinek tutaj górny, trójkąt taki, to jest po prostu miejsce, gdzie prawdopodobnie robot zbyt daleko zmapował sobie szafę wnękową, w jakiś sposób do niej zerknął, coś tam zauważył, nie ma pojęcia, jak szczyt tego trójkąta dochodzi gdzieś do okolicy mieszkania sąsiada, no ale powiedzmy, że te jego lasery tak wyśmienicie działają. Na pewno nie mam żadnych zastrzeżeń, jeżeli chodzi o aplikację, bo jest to połączenie prostoty z taką maksymalną automatyzacją, bo ja przyznam się do jednej rzeczy, jak używałem je głównie do tego, żeby sprawdzić, ile jeszcze pracy mu zostało, bo tutaj znajdziemy, mam nadzieję, że teraz w rogu gdzieś tutaj widzicie, jak w przyspieszonym tempie oczywiście takie sprzątanie wygląda, bo mnie interesowało, ile jeszcze roboty zostało robotowi do wykonania, jak wygląda jego trasa, bo powiem wprost, że na początku uzależniające wręcz jest to, jak patrzymy, jak ten robot sobie działa, jak on w ogóle pracuje, bo on czasem naprawdę zaskakuje tym trybem sprzątania, bo
potrafi jeździć pomiędzy pokojami, takimi długimi posunięciami i fajnie to wygląda na mapie, można się na to pogapić. Ja byłem z aplikacji strasznie zadowolony, nie ma do niej najmniejszych zastrzeżeń. Jest prosta, działa szybko, jest poręczna, jest wygodna i też podobnie jak sam robot wymaga od nas naprawdę bardzo małego nakładu pracy, żeby zrozumieć jej działanie. Więc jeżeli chodzi o prostotę, jest to absolutny top i nie mam tutaj żadnych zastrzeżeń. Trochę zastrzeżeń pojawi się za chwilę, ale to już odrębna historia. To, co jest ciekawe, to fakt, że możemy używać tego urządzenia w zasadzie bez aplikacji, bo jeżeli on sobie stoi w naszej stacji bazowej, naciskamy tylko guzik, ten, który środkowy tutaj widzicie, czyli włącznik, i wtedy robot zabiera się do pracy, zaczyna sobie sprzątać. Po pierwszym mapowaniu sprawa jest prosta, bo on naprawdę błyskawicznie porusza się po mieszkaniu. Podoba mi się to, że zobaczcie. Tutaj ma taki tradycyjny mechaniczny zderzak, który jest amortyzowany, ale tak naprawdę on dzięki temu tylko wykrywa sobie gdzieś tam jakieś urządzenia, którego dotknie. A muszę wam powiedzieć wprost, że ja się bałem, jak ten robot, który jest dosyć spory, bo zobaczcie, to jest po prostu duże urządzenie. On jest dosyć spory, a przy tym wszystkim no, też gdzieś swoje waży i myślałem, jak on będzie traktował meble. I jeżeli obawiacie się o to, że może tymi zderzeniami w jakiś sposób coś uszkodzić, to naprawdę nie ma na to szans, bo zobaczycie na nagraniu, jak to wygląda. On sobie potrafi śmiało manewrować, nawet jeżeli z każdej strony zastawiony krzesłami, i robi to niezwykle delikatnie. Więc jeżeli chodzi o to, jak traktuje meble, to ta X8 po prostu robi to naprawdę bezinwazyjnie i bardzo, bardzo delikatnie, więc ja bym się o nie zupełnie nie martwił. Jeżeli chodzi o budowę, to znajdziemy klasyczną taką szczotkę zagarniającą. Ona oczywiście się odkręca, łatwo się ją czyści. W zestawie, co ciekawe, znajdziemy drugą taką, dzięki której bardzo szybko możemy ją wymienić. Mamy tutaj amortyzowane kółka. Zobaczcie, ten skok jest bardzo wysoki. One są takie fajne, uterenowione. To wygląda troszkę zabawnie, ale sprawdza się świetnie. I zaraz wam opowiem dlaczego. Tutaj mamy klasyczną taką szczotkę główną. Ona jest ukryta bardzo łatwo. Za chwilę zobaczycie, jak się ją czyści. I tak naprawdę sama obsługowość tego urządzenia jest bardzo, bardzo prosta. Robot, tak jak teraz słyszycie, od czasu do czasu się z nami komunikuje, zwłaszcza wtedy, kiedy coś z niego wyjmiemy, powie nam, żeby włożyć to coś z powrotem. Ja włożę w takim razie... O, już pochwalił się tym, że znowu ma pojemnik na kurz wbudowany. I powiem wam wprost, że jeżeli chodzi o wygodę obsługi, bo ja się obawiałem tego, że jak tak niewielki pojemnik, bo zobaczcie. Ten przedroczysty, który tu widzicie, ja go za chwilę pokażę, jak się go czyści, jak to w środku wygląda. Ja się obawiałem, że on bardzo szybko po prostu się zapełni. To jest 400 ml, więc niewiele. Nawet na mieszkanie 47-metrowe, w którym ten robot pracował, ja się obawiałem tego, że po jednym sprzątaniu będzie po prostu zapchany. Bo to wydaje się naprawdę, zobaczcie, ta szerokość i tutaj to, co widzicie, jego kształt, dosyć to jest wszystko niewielkie. Natomiast bezproblemowo w praktyce czyszczenie tego odkurzacza, w moim przypadku opróżnianie zbiornika to jest około 1,5 tygodnia, więc jest wynik świetny. Biorąc pod uwagę, że w domu jest dziecko i futrzak w postaci kocura, który wszędzie zostawia za sobą różnego rodzaju sierści, więc ten robot miał co robić, mówiąc wprost. Za chwilę zobaczycie, jak on pracuje i pokażę wam, jak go czyścimy, jak opróżniamy, bo to są rzeczy, które bardzo, bardzo mnie interesowały i bardzo pozytywnie mnie zaskoczyły. Zaskoczyły mnie tym, że ja początkowo obawiałem się, że trzeba będzie poświęcić chwilę, żeby to urządzenie rozgryźć. Jeżeli obawiacie się tego, że będziecie tracili czas na czytanie opasek instrukcji, na zapoznawanie się z funkcjami robota, od razu wyprowadzę was z błędu. To urządzenie jest w zasadzie samodzielne. My wystarczy, że od czasu do czasu zadbamy o to, żeby szczotka była czysta. Pokażę wam, że to nie zabiera dużo czasu, jest bezproblemowe, żeby opróżnić pojemnik na kurz. Ewentualnie, jeżeli chodzi o mopowanie, bo ten hybrydowy model, o którym tutaj wspomniałem, wziąć się stąd, że nasz bohater łączy odkurzanie z mopowaniem, ale powiem wprost, ja wolałbym zapłacić za ten model mniej, zrezygnować z mopowania i cieszyć się możliwościami robota, niż około 2300-2500 płacić za model hybrydowy, czyli mopowanie z odkurzaniem, bo dla mnie to jest to mopowanie, no po prostu jest dodatkiem, które
pozwoli nam o zadbanie o porządek, o czystość w domu, który i tak jest wysprzątany, ale jeżeli liczycie, że mop zbierze naprawdę jakieś plamy po jedzeniu, na przykład z podłogi, no to nie. Ja się przeliczyłem, nie udało mi się zmusić go do takiego czyszczenia, ale to jest chyba oczywiste, bo jeżeli tutaj tylko za chwilę Wam pokażę, dokładamy po prostu pod tą część taką szmatkę i z niewielki zbiorniczek 250 ml na wodę, z którego ta woda wykapuje po prostu. Tam są takie otwory, z których ona sobie stopniowo kap, kap, kapie. Można sobie łatwo wyobrazić, jak to zmywanie wygląda, jak to mopowanie wygląda. Tym bardziej, że no powiem wprost, siła, z jaką przesącza się woda z pojemnika na szmatkę i poprzez nią na podłogę, to jest po prostu siła grawitacyjna, bo ta woda musi sobie dwoma otworami stąd bezpośrednio wykapać, że tak powiem. Więc tak naprawdę nie jest to jakaś moc, która sobie poradzi z zabrudzeniami starszymi. Być może to po prostu odświeża. Jeżeli miałbym powiedzieć, jak mopuje taki robot, on po prostu podłogę nam odświeży. Ale czy jest w stanie umyć plamy po jedzeniu, po wylanej kawie, po jakiejś herbacie, jakieś płyny? Jeżeli to jest świeże, tak. Jeżeli to jest odrobinę zaschnięte, moim zdaniem nie. U mnie przynajmniej to się nie udało. Ale przechodzimy teraz do tego fragmentu, gdzie zobaczycie, jak rozbieramy tego robota. Chciałem Wam szybciutko pokazać, jak my możemy posprzątać naszego robota, bo prędzej czy później zbiornik na kurz, który tutaj mam zamontowany, swoją drogą spory, bo mogący pomieścić aż 400 ml, on prędzej czy później się zapełni. I ja Wam pokażę, co teraz zrobić, jak się pozbyć nagromadzonych w środku brudu. Zobaczcie, tutaj mamy efekt w tym pojemniku, mamy efekt sprzątania no, mniej więcej z około tygodnia. I zobaczcie, jak to jest sprytnie rozwiązane. Tak naprawdę muszę tylko i wyłącznie zwolnić tutaj, tu jest blokada, ja ją muszę zwolnić i już mogę wyciągać nasz pojemnik. I teraz, o, robot nam potwierdził, że właśnie usunęliśmy zbiornik na kurz. Zobaczcie, jak to wygląda teraz. Mam tutaj takiego fajnego pomocnika zamontowanego. Szczoteczka. Z drugiej strony jest ostrze, który mogę pozbyć się włosów z wałka. Pokażę Wam też za chwilę, jak to wygląda. Natomiast ten kurz, który tutaj jest zebrany, widzicie, on był aż przepełniony, bo to wszystko nam wychodzi no tutaj górą, prawda, więc to było bardzo mocno już na styk. Ja czekałem specjalnie, żeby uzupełnić go maksymalnie, jak tylko się da, żeby sprawdzić, co się będzie działo z robotem. I widzicie, on bardzo ładnie sobie to wszystko sprasował, zmieścił, jak tylko się dało. Już samego widoku opróżniania z tych brudów Wam daruję, ale jak widzieliście, no bardzo łatwo można ten zbiornik usunąć. Tak samo łatwo go montujemy. To co? Ja w międzyczasie szybciutko pozbędę się tych brudów ze środka i za chwilę pokażę Wam, jak możemy oczyścić szczotkę. No bo niestety, jakkolwiek w domu byśmy czysto nie mieli, to ta szczotka, ten wałek będzie wymagał użycia tego narzędzia i pokażę Wam za chwilę, jak to działa. No to do zobaczenia za 2 sekundy. I jak obiecałem, tak robię. Wróciłem i jak widzicie, nasz pojemniczek jest już czysty. Tutaj w środku było naprawdę sporo śmieci, kurzu, sierści, wszystkiego, co można sobie wyobrazić, co odkurzacz może zebrać z podłogi. Było tego sporo i było bardzo fajnie sprasowane, więc tak naprawdę mimo tej pojemności relatywnie niewielkiej, choć jak na odkurzacz tego rodzaju sporej, przypomnę 400 ml, to tutaj zmieści się całkiem sporo, bo odkurzacz potrafi sprytnie to zmagazynować i sprasować. Zobaczcie, jaka tutaj jest jeszcze jedna bardzo fajna możliwość, mianowicie, żeby opróżnić ten pojemnik, możemy go bardzo łatwo otworzyć. Widzicie, tutaj mamy filtry, te filtry też bardzo łatwo można wypiąć i wyczyścić. Tutaj, tak jak widzicie, bardzo łatwo można to z opakowania wyjąć, z powrotem zamontować. Samo opróżnienie pojemnika dzięki temu bardzo prostemu zatrzaskowi też trwa dosłownie chwilę. Ja go teraz zamykam, pokażę Wam, jak go ponownie można tutaj włożyć do środka. Klik i gotowe. Odkurzacz, jak słyszeliście, już zameldował, że jest gotowy do pracy, ale ja jeszcze obiecałem, że pokażę Wam szczotkę, bo zobaczcie, co się dzieje ze szczotką. Ona jest tutaj i tak jak można zauważyć, nagromadziło się na nie troszkę brudów. Ja chciałbym tych brudów się pozbyć. Zobaczcie, jakie to jest proste. Wystarczy, że zwolnię te blokady. Dzięki temu pozbywam się takiej maskownicy, która tutaj też blokuje, trzyma nam z jednej strony w środku całą szczotkę i blokuje, żeby tutaj się nie dostały jakieś duże przedmioty. To jest bardzo proste.
I teraz mogę wyjąć całą szczotkę. O, zobacz, czy tu jakiś papierek się dostał. Co mamy na szczotce? Nie da się tego uniknąć, że prędzej czy później to nie jest Dyson, więc te włosy tutaj się zbiorą. I tutaj z pomocą przychodzi nam to narzędzie. Jak widzicie, wystarczy, że ja sobie je zahaczę teraz. Tak, tak, i tego włosia mogę się pozbyć łatwo, właśnie dzięki temu drobiazgowi, który bardzo fajnie, skąd go wziąłem, przypomnę Wam, mianowicie stąd. Tutaj jest dedykowane miejsce, gdzie możemy z powrotem je schować, klik, klik, ukryte, montuję z powrotem i jest ok. Daruję Wam już widok, jak będę czyścił szczotkę, pokażę Wam za chwilę, jak już będzie wyczyszczona, ale sam no, ten taki drobny detal w postaci nożyka do pozbywania się tych kłaków jest moim zdaniem no, czymś takim fajnym, miłym dodatkiem, który bardzo, bardzo usprawnia robotę. Wróciłem, szczotka, jak widzicie, wygląda już sensowniej i teraz, żeby ją zamontować z powrotem, wystarczy, że spojrzę sobie tutaj na te mocowania, zobaczę, z jednej strony jest troszeczkę inne, z drugiej strony jest taki trzpień i wystarczy, że sobie teraz znajdę tutaj w środku, gdzie powinien wylądować trzpień, o którym wspomniałem. On wchodzi takim klikiem, tu już widzimy, że wszystko gra i wystarczy, że z powrotem naszą moskownicę montujemy na klik i działa, więc mamy wyczyszczoną szczotkę, opróżniony zbiornik. Zobaczycie za chwilę, jak ten odkurzacz radzi sobie ze sprzątaniem i podłogi, i dywanów, i tak naprawdę no, Eufy będzie mógł pokazać, co potrafi. Będę Wam chciał też pokazać, jak radzi sobie z mopowaniem, bo to jest urządzenie, które potrafi, no, jest rodzaju dwa w jednym, prawda, czyli z jednej strony nam odkurza, z drugiej strony nam zmopuje. Zobaczycie, jak to działa. Mam nadzieję, że udało mi się pokazać, że obsługa jest banalnie prosta i nawet ktoś, kto nie przepada za tego rodzaju sprzętami, no zobaczy, że sam własnego czasu nie będzie zbyt wiele na niego tracił, bo ten robot, tak jak widzieliście, to co tutaj było nagromadzone, to jest około tygodnia sprzątania. Wystarczy poświęcić na jego oczyszczenie, no podejrzewam, że dosłownie minutę, zamontować wszystko z powrotem i nasze urządzenie z powrotem jest gotowe do roboty. Teraz pokażę Wam, jak wygląda sama nakładka, nasadka do mocowania, do mopowania. I to, co tutaj zobaczycie, tak, od spodu jest taka zaślepka gumowana. Ta zaślepka, ją teraz wyjmę, ona skrywa zwykły taki wlew, jak nie wiem, w każdym typowym żelazku czy innych odkurzaczach tego typu. Trzyma się dobrze i powiem wprost, że używałem kilka razy urządzenia i stąd nic nie wykapuje, więc sam mechanizm, mimo że wygląda na bardzo prosty, jest naprawdę skuteczny. Tutaj znajdziemy po tej stronie część, do której przyczepiamy to. I mamy w środku tutaj takie mopy wymienne i tak naprawdę prostota tego urządzenia jest no, w zasadzie genialna, bo tutaj nalewamy wodę, tak jak widzieliście, po czym ja tą część zabieram bohatera naszego testu, dokładam, zaraz zobaczycie jak, tutaj od spodu i spróbuję to nasunąć, gotowe. Jest zamontowany już, zobaczcie, jak to teraz wygląda. Siłą rzeczy ta część nam mocno wystaje i robot szoruje od razu tym dołożeniem, które tutaj też bardzo fajnie nam pracuje i też po jakiejś nierówności on sobie poradzi, żeby przejechać, ale to jest bardzo proste rozwiązanie. Teraz zdjęcie, wystarczy, że naciśniemy przycisk i mam to z powrotem. Jak dla mnie, muszę powiedzieć wprost, że jest to bardzo proste, bardzo fajne. No, działa całkiem nieźle, ale tak jak wspomniałem, nie udało mi się wyczyścić żadnej plamy, która no, była troszeczkę na tym dywanie bardziej inwazyjna. Przepraszam, na podłodze bardziej inwazyjna, bo z dywanu to już by nic z tego nie było. Ale to jest raczej odświeżanie, i trzeba to powiedzieć wprost, niż prawdziwe mopowanie, niestety. Dlatego, tak jak wspomniałem, ja bym wolał zapłacić za niego mniej, pozbyć się mopowania, niż no, przekroczyć tą kwotę 2000 zł i mieć mopowanie, bo to mopowanie to jest tylko dodatek, moim zdaniem, taki odświeżający właśnie.
Chciałem Wam opowiedzieć, czy miałem z tym odkurzaczem jakieś problemy, bo to jest coś, co mnie osobiście najbardziej interesowało. Przede wszystkim bałem się tego, że zbiornik będzie za mały, zbiornik na kurz. Nie jest taki zdecydowanie, zwłaszcza, że jak widzieliście, ten robot potrafi naprawdę bardzo sprytnie, bardzo mocno kompresować zawartość tego pojemnika i ona jest maksymalnie ściśnięta, upchnięta w środku, sprasowana. To mi się bardzo podoba. Bez problemu, jeżeli nawet będziemy używali go codziennie, co drugi dzień przez ponad tydzień, ten pojemnik, on sobie da radę. Podoba mi się prostota obsługi, podoba mi się to, że nawet ta funkcja mopowania, która jest dodatkiem i która jest odświeżaniem, a nie myciem, ona też się przydaje. I najlepsze jest to, że tutaj była kwestia związana z dywanem, bo ja się obawiałem dywanu. Bezproblemowo można zabronić odkurzaczowi, klikając w aplikacji na pokój, żeby on na dywan nie wjeżdżał. Natomiast to, co mi się podoba jeszcze bardziej, to fakt, że na gruby dywan, ten dywan, który widzicie, który widzieliście na filmiku, on ma dosyć grube, gęste włosie i sam podjazd sprawiał odkurzaczowi tańszemu problem, żeby na niego po prostu wjechać. Ten model, o którym Wam opowiadam, on ma bardzo fajną technikę wjeżdżania na dywan, bo czasami wparuje na niego taki rozpędzony czołg. Czasami z kolei zwolni i kiedy nie potrafi podjechać tak bezpośrednio frontem, to robi sobie takie sprytne półkole i wtedy tym półkolem podjeżdża. Więc taki dywan, nawet kilkucentymetrowy, tak jak u mnie, on ma około, teraz spojrzałem, 3 cm, bezproblemowo, bez najmniejszego problemu sprząta. Bardzo mi się podoba to, że funkcja Boost, którą w aplikacji możemy aktywować, realnie działa i odkurzacz naprawdę po rozpoznaniu powierzchni jak dywan, on robi się oczywiście głośny, ale za to no po prostu czyści tak jak zwykły odkurzacz, bo ten wtedy odkurzacz jest realnie, no muszę to powiedzieć wprost, on brzmi nie tak jakbyśmy chcieli, prawda, bo myśmy chcieli, żeby roboty tego typu robiły swoją pracę świetnie, a przy tym, żeby był niezauważalny albo niesłyszalny. A i tutaj muszę Wam powiedzieć wprost, że X8, jeżeli włączy ten tryb turbo, no to ona jest słyszalna niemal tak jak zwykły odkurzacz i to po prostu trzeba powiedzieć wprost, jeżeli liczycie na to, że to będzie bezgłośny sprzęt, owszem, jeżeli go będziecie używali na tym trybie pierwszym z czterech, najsłabszym, on jest naprawdę cichy, ale jeżeli chcecie, żeby z grubym dywanem poradził sobie dobrze, żeby go dobrze odkurzył, nie ma takiej opcji, żeby zrobił to na najniższym poziomie mocy, a te wyższe, zwłaszcza tryb turbo, one wiążą się z dużo większą głośnością. O tym też trzeba powiedzieć wprost. Na pewno, jeżeli się boicie tego, że zniszczy Wam meble, albo wystarczy Wam kota, albo inne stworzenie domowe, też się tego nie obawiajcie. Ja w ogóle miałem kupę ubawu z tego, że mój kocur, no, traktował początkowo Eufiego, tak jak w domu na niego mówiliśmy, jak, nie wiem, jakieś nowe zwierzątko, bo chodził za nim krok w krok i tak jakby sprawdzał, co on w zasadzie robi. To było bardzo zabawne, później stworzenie szybko się przyzwyczaiło i no, ten robot pracował sobie już niezauważalny przez nikogo, prawda? To mi się bardzo podoba. W ogóle taką dziwną rzeczą, którą zauważyłem, jest to, że mamy tendencję do tego, żeby do maszyny, bo przecież to jest bardzo prosta maszyna tak naprawdę, jeżeli widzimy, że ona próbuje coś robić z taką namiastką inteligencji, odnosić się tak jak do żywego stworzenia i to było w ogóle coś niesamowitego, bo nie tylko ja, no miałem takie odruchy, że Eufi, co ty robisz na przykład, bo kiedy on gdzieś tam się zapląta, prawda, albo znowu tu łazisz, czyż tu byłeś, więc to jest taka cecha, która jest bardzo zabawna, ale jak podpytałem osoby, które używają takich odkurzaczy od dłuższego czasu, to jest nagminne i też, no ciekawe, jak będziecie mieli do czynienia z robotem sprzątającym, czy też będziecie w jakiś sposób widzieli w nim takiego kolejnego mini domownika, bo ta robotyzacja naprawdę ma aspekty bardzo ciekawe, o których się mało mówi i związane z tym, że my, no, mamy tendencję jako ludzie do widzenia cech też na naszych ludzkich w urządzeniach, które wykazują odrobinę inteligencji. A tutaj ta inteligencja jest zabawna, zwłaszcza jeżeli zastawimy temu robotowi możliwość wyjścia na przykład spod stołu, pod którym wcześniej uchyliliśmy mu krzesełko, żeby wszedł. No wtedy naprawdę można się nieźle pośmiać, jak on próbuje się stamtąd wydostać. Opowiedziałem już o tym, co mi się podoba. Teraz opowiem o tym, co mi się nie podoba, bo są takie rzeczy, które mi się nie podobają. Przede wszystkim skuteczność mopowania jest no nawet nie średnia, ona jest po prostu słaba. Jeżeli liczycie na to, że to urządzenie Wam będzie, no sprawi, że po mopa nie sięgniecie, to się przeliczycie. To, co też wymaga uwagi, to fakt, że wokół tej
zgarniające szczotki. Wokół szczotki głównej bardzo szybko będą gromadziły się włosy. Ja teraz sprzątałem, żeby Was nie straszyć, ale uwierzcie mi, że no, co najmniej raz w tygodniu będziecie z włosów to czyścić. To, co mi się też nie podoba do końca i co jest takim detalem, ale detalem, który na co dzień, on jest niewidoczny, ale przy sprzątaniu będzie Wam przeszkadzał, to jest fakt, że zobaczcie. Ja teraz spróbuję tutaj wyjąć pojemnik. On się wyjmuje prosto. Rzućcie okiem do środka. To, co teraz tutaj widzicie, to jest wlot niczym niezabezpieczony. Tutaj, gdzie nam szczotka, prawda, wypycha rzeczy do pojemnika i z tego wlotu często nam wypadają, o, przed chwilą coś wypadło, jakieś przedmioty, które gdzieś tam się zagnieździły. I no, trzeba powiedzieć wprost, że troszkę szkoda, że to nie jest zabezpieczone lepiej, bo w ten sposób, ja nie mówię tutaj o jakichś drobinach kurzu, ale jakieś większe rzeczy tutaj często się pamiętają i one tutaj będą wypadały, będziemy musieli je zbierać z podłogi, gdzieś tam sprzątnąć. Tak naprawdę, jeżeli chodzi o wady, tylko ta wada jest już związana z tym, jak my używamy odkurzacza, bo producent twierdzi, że on jest cichy. Moim zdaniem on cichy jest, ale tylko na pierwszym poziomie, tym najniższym poziomie pracy, na najniższej mocy, ale kiedy włączymy mu tryb turbo, on się robi naprawdę głośny i wtedy po prostu przeszkadza. Jeżeli liczymy na to, że skupimy się, będziemy pracować, a on z mocą turbiny będzie nam sprzątał wtedy cały dom albo odkurzał obok dywan, no to też potrafi to zirytować. Na szczęście to, co mi się tutaj tak dwuznacznie już kojarzy w tym momencie, to fakt, że on miewa takie chwile zawahania, potrafi na przykład na chwilę stanąć tak jakby bezradnie przed pomieszczeniem, gdzie coś zmieniliśmy. I ja to sprawdzałem na takie sposoby, że na przykład można było przed nim rzucić plecak, gdzie wcześniej go nie było przed chwilą i on miał chwilkę zawahania, kiedy no musiał z tą nową przeszkodą sobie poradzić. I tak naprawdę, jeżeli zapomnicie o czymś podczas sprzątania i będzie jakaś nowa jakaś rzecz pozostawiona na podłodze, no to trzeba się liczyć z tym, że to urządzenie będzie potrzebowało więcej pracy na odkurzenie. Podoba mi się czas pracy, bo przy tak małym mieszkaniu, gdzie go testowałem, czy 47 metrów, nie ma takiej opcji, żeby on się rozładował, bo producent twierdzi, że do 3 godzin może pracować. Ja powiem szczerze, że no, nie ma aż takiej powierzchni, żeby to przetestować, ale w typowym polskim takim niewielkim, relatywnie niewielkim mieszkaniu, to on w zasadzie, no, nie zamęczymy go, prawda? I ta bateria nam w zupełności wystarczy. To jest 5200 mAh, jest to dużo. Te dwie turbiny o mocy 2000 paskali każda z nich sprawiają, że w pojemniczku znajdziemy naprawdę sprasowany kurz, sprasowane te brudki, które zbierze, i plus do tego to, co nam robot zbierze z dywanu, to jest odkurzanie na poziomie naprawdę niezłej klasy odkurzacza takiego klasycznego. Więc jeżeli chodzi o funkcję odkurzania, ja tutaj nie mam się w zasadzie do czego czepić, tym bardziej, że ten robocik jest naprawdę sprytny. Nawet powierzchnie, gdzie trudno wjechać, tak jak jakieś okolice, narożniki, czy pod stołem, czy pod fotelami, pod krzesłem, okolice kanapy, on sobie radzi świetnie. Gorzej z mopowaniem, tak jak mówię, ja bym się czepił tak naprawdę bardziej z tego mopowania, bo on tutaj jest dodatkiem, które podnosi cenę, natomiast wnosi niewiele, bo poza tym to urządzenie jest świetnie wykonane, bardzo ciekawie pracuje, jest niezwykle proste w obsłudze i to jest taki towarzysz sprzątania, nie tylko sprzątania w domu, bo on wystarczy, że naciśniemy jeden przycisk, nawet nie musimy się obawiać o to, żeby komuś tłumaczyć, jak go użyć, żeby instalować aplikację. Nie, wystarczy nawet, że powiemy dziecku, że słuchaj, naciskamy jeden guzik, on robi swoje, wraca na stację i po problemie. I to bardzo fajne, bo ta prostota obsługi, duża moc, jego inteligencja, długa praca, zanim ten zbiornik tak już nam zapewni, bardzo prosta obsługa, to wszystko sprawia, że, no i zaraz, bo bym zapomniał, wygląd, bo zobaczcie, to hartowane szkło naprawdę wygląda fajnie i ono ma tylko taki minus, że jak zaczniemy palcować urządzenie, no to wiadomo, że to nam tutaj zostaną jakieś ślady. W ramach podsumowania powiem tylko jedno zdanie. Jeżeli szukacie robota sprzątającego, który jest samodzielny, nie wymaga od Was nauki, dobrze sobie radzi ze sprzątaniem, gorzej z mopowaniem, no to warto rozważyć ten model i tylko ja bym polował na promocję, bo 2300, 2500 to jest kwota dosyć spora. Natomiast jeżeli producent zrezygnowałby z funkcji mopowania i obniżył cenę odpowiednio, no to wtedy ja bym nie miał żadnych, a to żadnych zastrzeżeń do tego urządzenia, bo ono sprawuje się naprawdę świetnie.
tylko cena. Cena za dodatek mopowania, które jest po prostu słabe. Więc jeżeli nie potrzebujecie mopowania, ja bym się zastanowił nad tym urządzeniem. Jeżeli potrzebujecie mopowania realnie działającego, to już jest gorzej, bo ja do mopowania bym go na pewno nie użył i na pewno przyzwyczajajcie się do tego, że gdzieś waszego manualnego, zwykłego mopa będzie trzeba z kąta wyciągać.